Bart Sosnowski w Reader Music Club na scenie Radia Katowice tutaj. Dzisiaj przed koncertem koncertujesz, wydałeś płytę The Hand Luggage Studio i twój głos porównują do Toma Waitsa, do Joe Cockera. I mam takie pytanie, bo nie będę pytać o to, jak odnosisz się do tych porównań, a o to, czy też jesteś takim niepokornym muzykiem jak oni. Z tą niepokornością to może być problem. Ja mi się wydaje, że jestem trochę bardziej takim spokojniejszym typem niż oni, bo oni mieli te... Choć nie jestem jeszcze może aż tak stary, bo może ta niepokorność jeszcze przede mną, choć mam nadzieję, że nie w takim stopniu jak u nich. Coś tam udało mi się przeżyć. Ale nie wiem, czy to były aż tak ostre i głębokie przeżycia, jakich oni doświadczyli. Choć tak jak mówię, jeszcze mam nadzieję trochę lat przede mną. Miejmy taką nadzieję, że będziesz jeszcze długo, długo nam grał. Właśnie mówisz, coś już przeżyłeś, a czy o tych przeżyciach właśnie piszesz i śpiewasz? Wiesz co, ja w ogóle mam takie podejście do piosenek, takie trochę kantrowe, rzekłbym, bo bardzo lubię takie sytuacje, kiedy piosenki opowiadają o faktycznych wydarzeniach, które tam danemu artyście, grajkowi czy muzykowi się w życiu przydarzyły, więc właściwie, jeżeli mówimy o płycie Hand Luggage, to tylko jedna piosenka nie opowiada o mojej historii, bo jest to po prostu cover w pewnym sensie. To jest piosenka Ranon, która jest tradycyjną piosenką amerykańską. A tak poza tym, to wszystkie te piosenki opowiadają w mniejszym lub większym stopniu o jakichś takich historiach, które faktycznie mi się wydarzyły. Więc o tym staram się pisać i śpiewać. Czyli trochę ten twój bagaż podręczny jest bardzo emocjonalny. No tak, ja w ogóle też mam takie podejście, że fajnie, jeżeli muzyka w sposób bezpośredni odnosi się do emocji wykonawcy, a tym samym w jakimś chociażby może nawet i minimalnym stopniu wywołuje emocję słuchacza, bo nie jestem jakimś takim fanem muzyki, która nie wywołuje emocji. Dlatego też w tych moich kawałkach te emocje czasami są niemalże na pierwszym miejscu. No właśnie, jeżeli już jesteśmy przy emocjach, to jakie emocje towarzyszyły tobie, kiedy wydawałeś ten krążek? No to była taka ogromna ekscytacja, jeżeli mówimy o samym momencie wydania, to było to przepiękna sprawa, bo to było spełnienie jakiegoś takiego mojego marzenia, które w sumie jakoś tak trochę było też w jakimś stopniu dziełem przypadku, ale na pewno było to wydarzenie, do którego świadomie bądź nieświadomie dążyłem od kilkunastu lat. No właśnie, czyli ta płyta powstawała kilkanaście lat i to jest zbiór jakichś historii, które wydarzyły się w twoim życiu przez te kilkanaście lat. A co musiało się właśnie zadziać, czy jakie emocje musiały tobie towarzyszyć, żeby w końcu ona się ukazała? Wiesz co, to zbiegło się z takim momentem w moim życiu, kiedy kilka wcześniej zmarła moja mama i to wywołało różne emocje. Przy okazji kilka albo kilkanaście razy zmieniłem pracę. Jeszcze jakieś takie zupełnie prywatne rzeczy się wydarzyły, które doprowadziły mnie do takiego stanu, w którym stwierdziłem, że albo zrobię to teraz, albo nie zrobię tego nigdy. I przyszedł taki moment, w którym postanowiłem, okej, to siadam i nagrywam, nie oglądając się na nikogo, na nic, na to, w jakiej sytuacji jestem, tylko jakby ten sposób nagrywania dostosowuję do tego, czym w danym momencie dysponuję. I tak to wyszło. I tak to wyszło i tak to też wychodzi na żywo. Grasz sam. Sosnowski człowiek orkiestra, można powiedzieć, a nie kusiło cię nigdy, żeby zebrać zespół i dużym bendem grać? Tak, oczywiście kusiło mnie, ale to jest taki, ta cała ta płyta to jest przejaw takich moich inspiracji i fascynacji taką muzyką wykonywaną przez jednego człowieka w mniejszym lub większym stopniu. C6 Steve, którym bardzo się inspiruje, gra wprawdzie z perkusistą, ale ja sobie to tak wymyśliłem, żeby za bardzo nikomu nie zawracać głowy.
to na tych instrumentach perkusyjnych też zagram sobie sam. No i jest to o tyle wygodne, że nigdy nie muszę się z nikim umawiać na próbę, bo jeżeli ja mam czas na próbę, to po prostu robię próbę i tak to wygląda. I tak to też zobaczą dzisiaj Państwo w Riddle Music Club na scenie Radia Katowice. Może zdradzisz nam, jakie są Twoje plany dalej? Czy będziesz, myślę, że będziesz teraz dalej koncertował z The Hand Luggage Studio, ale co dalej? Nowa płyta, kolejny krążek? Bardzo bym chciał i bardzo chciałbym na tej nowej płycie pokazać taką inną część moich inspiracji, gdzie ten zespół będzie już rozbudowany w mniejszym lub większym stopniu. Mam nadzieję, że w dużym stopniu, ale czas pokaże, na ile uda się to zrealizować. Na pewno chciałbym zrobić przynajmniej jeszcze jedną płytę. O, życzymy Ci tych płyt o wiele więcej. Myślę, że skoro piszesz o swoim życiu i o historiach, to tego się zbierze na kilka nawet krążków. Dziękuję Ci bardzo za rozmowę. Piękne dzięki, dziękuję bardzo za zaproszenie.